Wembley, Londyn, Wielka Brytania. Stadion Wembley w Londynie jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych stadionów na świecie. Słyszał o nim praktycznie każdy kibic piłkarski. Swoją charakterystyczną nazwę zawdzięcza dzielnicy, w której się znajduje. Obecny stadion został wybudowany na miejscu starego w 2007 roku. Jest jednym z najnowocześniejszych obiektów sportowych na świecie. Jego pojemność to 90 tysięcy miejsc, co czyni go największą areną piłkarską na Wyspach Brytyjskich. Camp Nou, Barcelona, Hiszpania. Camp Nou w Barcelonie jest największym stadionem piłkarskim w Europie i jednym z największych na świecie. Trybuny mieszczą 99 tysięcy widzów. Na tym obiekcie swoje mecze rozgrywa tak zwana Duma Katalonii, czyli FC Barcelona. Stadion został wybudowany w latach 1954-57 na miejscu starego stadionu Camp de les Corts. Nowo powstały stadion mógł początkowo pomieścić nawet 120 tysięcy widzów. Co ciekawe, mecz inauguracyjny odbył się 24 września 1954 roku między FC Barceloną a Legią Warszawa. Olympia Stadion, Berlin, Niemcy. Stadion olimpijski w Berlinie został zbudowany na potrzeby Igrzysk Olimpijskich w 1916 roku, które z powodu I wojny światowej nie doszły do skutku. Po zakończeniu wojny stadion przebudowano i zmodernizowano z myślą o kolejnych igrzyskach w 1936 roku. Już wtedy stadion otrzymał monumentalne rozmiary. Po przebudowie w 1936 mieścił 110 tysięcy osób. Podczas II wojny światowej stadion prawie nie ucierpiał, a po jej zakończeniu służył jako główna kwatera brytyjskich wojsk okupacyjnych. Stadio Giuseppe Meazza, Mediolan, Włochy. Stadion w Mediolanie jest największym stadionem we Włoszech. Jego pojemność wynosi 80 tysięcy miejsc siedzących. Trzeba jednak pamiętać, że tak jak w przypadku innych stadionów, obiekt w Mediolanie był wielokrotnie przebudowywany i modernizowany. Jego historia zaczyna się od budowy pierwszego stadionu w 1926. Ostatnią znaczącą modernizację przeprowadzono w 1989 roku z okazji Mistrzostw Świata we Włoszech w 1990. To właśnie wtedy dobudowano charakterystyczne kolumny ze spiralnymi wejściami dla kibiców, a cztery z nich stały się głównymi podporami zadaszenia. Stade de France, Saint-Dizier, Francja. Stade de France, stadion Francji, jest wielofunkcyjnym stadionem sportowym znajdującym się na przedmieściach Paryża. Podobnie jak obiekty w Rzymie czy w Londynie, jest stadionem narodowym, na którym od 1998 roku swoje mecze rozgrywają pierwsze reprezentacje Francji w piłce nożnej oraz rugby. Stadion został wybudowany w latach 1995-97 z myślą o organizacji Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 1998 roku. Jego pojemność wynosi ponad 80 tysięcy miejsc.